Witam serdecznie w szybkiej porannej serii vlogów, której częstotliwość pojawiania się jest wprost proporcjonalna do ilości łapek w górę oraz miłych komentarzy i oglądania vlogów od początku do końca w playlistach, gdyż dzięki temu pomagacie mi uczyć algorytm YouTube'a, że nie należy dyskryminować kanału wideoprezentacje tylko dlatego, że poruszamy niewygodne treści. Dzisiaj będzie o tym, że pan były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa umieścił na swoim fanpage'u coś, co wygląda jak zobowiązanie do współpracy z wywiadem wojskowym PRL-u podpisanym przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja od razu powiem, że to by się znalazło w dużym vlogu z bardzo, bardzo dużą rozkminką, gdyby nie to, że na kilometr śmierdzi moim zdaniem jedną wielką podpuchą. Już pomijając fakt, skąd pan Lech Wałęsa ma mieć takie tajne dokumenty, nikt nie ma, rozumiecie? I nagle nie dostaje tego jakaś bardzo duża gazeta, która mogłaby sobie tym zrobić 4 razy większy nakład, czy też jakaś większa telewizja, która mogłaby sobie zrobić tym niesamowitą oglądalność i mogłoby to się przekuć na niesamowite pieniądze, tylko taki oto wielki news udostępnia za zupełną darmochę na swoim liczącym około 150 tysięcy fanów fanpage'u były prezydent Lech Wałęsa. Skąd to ma? Wyciągnął z szafy, wyciągnął z pudła. No właśnie, nie wiadomo, o tym będzie w dalszej części tego vloga, ale również jak się człowiek dobrze przyjrzy temu dokumentowi, to on wygląda bardzo, bardzo dziwnie i trochę tak jak na zasadzie analizy spiskowych teorii, czyli że jak coś jest nielogiczne, to raczej prawdziwe nie do końca, prawda? No tak samo tutaj jest wiele bardzo, bardzo dużych absurdów, no ale zacznijmy od początku. Równo 17 grudnia o godzinie 20:20 na fanpage'u pana Lecha Wałęsy, właśnie sobie na niego patrzę, oryginalny 152 206 lajków, pojawia się screen, zdjęcie czegoś, co się nazywa tajne spec znaczenia, egzemplarz pojedynczy, zobowiązanie, pożółkły papier. Zaraz będę to czytał. Jest podpisane per Jarosław Kaczyński. I pan Lech Wałęsa komentuje to tak. Gdybym ja był grafologiem, kurczę, nie wiem dlaczego go trzeci raz to czytam i trzeci raz chce mi się to przeczytać jako grafomanę. Widać, mój mózg lepiej uważa, że to słowo lepiej pasuje. Przepraszam wszystkich za mój mózg. Gdybym ja był grafologiem, znam pismo i podpisy Kaczyńskich, daję 100%, że to są podpisy Kaczyńskich albo zawodowo idealnie podrobione. To pan Wałęsa tak napisał lub ktoś, kto jego fanpage prowadzi, to nie ja tak nieskładnie mówię. No i dalej sobie czytamy w tymże właśnie zobowiązaniu. Ja niżej podpisany i obok tego mamy napisane odręcznie Jarosław Kaczyński, zobowiązuje się na mocy dobrowolnej umowy udostępnić swój adres dla potrzeb wywiadu wojskowego PRL. Adres? Czyli nie donosić, nie przekazywać jakiejś tajnej informacji, nie rozpracowywać innych, nie być szpiclem, tylko udostępnić swój adres? Co to, wywiad PRL chce zorganizować u pana Jarosława Kaczyńskiego spółkę joint venture i nie ma gdzie jej zarejestrować? Dziwne, prawda? Po cholerę im adres. Ale dalej jest jeszcze jakby to wszystko bardziej wyjaśnione i robi się jeszcze dziwniej. Będę systematycznie przekazywał, w nawiasie A, czyli przekazywał lub przekazywała wskazanym mi osobom korespondencję przeznaczoną dla wywiadu nadchodzącą na mój adres bez zapoznania się z jej treścią. Czyli generalnie wygląda na to, że wywiad PRL-u wojskowy wymyślił sobie, że nie wydajmy sobie jakiegoś mieszkania, albo nie ukradnie sobie jakiegoś mieszkania, albo w 20 tysięcy innych sposobów nie wejdzie w posiadanie mieszkania czy domu, na który będzie mogła przychodzić korespondencja, tylko zobowiązuje pana Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby że oni będą
listy wysyłać na jego adres, on im je będzie przynosił. No, biorąc pod uwagę, że korespondencję papierową otworzyć w tamtych czasach, wiecie, to nawet jest taki serial Alternatywy 4, wtedy te kleje do kopert były tak fantastyczne, że brało się czajnik i nad palą się otwierało, potem zaklejało i nie było możliwości się poznać. Także naprawdę super, po prostu, wiecie, ja trochę czytałem o wywiadzie PRL-u, o służbach PRL-u, trochę czytałem o tym, jak oni potem się poinstalowali w III Rzeczpospolitej, jak swoje dzieci poinstalowali, jak robili w Polsce system oligarchiczny, który faktycznie istnieje, tylko nam w mediach wmawiają, że nie. I wszystko o tych ludziach można powiedzieć, ale nie to, że to są kompletne jełopy. A tutaj zachowywaliby się dużo gorzej niż kompletne jełopy. Tak. Okej, lecimy dalej, bo to się dalej się robi jeszcze ciekawiej. Słuchajcie, normalnie Krzysiu, Demaskator Absurdów, chyba tak nazwę ten film. Zobowiązują się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy faktu współpracy z wywiadem oraz znanych mi spraw i osób. No, czyli tak. No, a jeszcze ktoś będzie go śledził, przecież facet był w opozycji, nie? Powiadomiony jestem, że w każdej chwili mogę być zwolniony od obowiązku wykonywania zadań dla potrzeb wywiadu wojskowego PRL bez podania mi przyczyn i z tego tytułu nie mogę rościć żadnych pretensji zarówno do wywiadu wojskowego PRL, jak też innych instytucji państwowych. Czyli nie może mieć pretensji. Nie może. Musi być zadowolony, jak się z niego pozbędą. Wiadomym mi jest, że za zdradę i działalność na niekorzyść państwa polskiego grozi mi odpowiedzialność karna. I teraz robi się naprawdę ciekawie. Ja się nie będę bawił w grafologa, ponieważ nim nie jestem i w przeciwieństwie do pana Wałęsy, ponieważ nie jestem grafologiem, to nie będę mówił rzeczy takich, jak powinien mówić grafolog. Nie jestem panem Wałęsą. Nie mam doktoratu wszech nauk, czyli doktoratu honoris causa. To nie ja tak twierdzę, to kiedyś pan Wałęsa tak powiedział. Natomiast no, na prawie nauczyli mnie takiej rzeczy jak patrz Krzysiu na daty, bo na datach ludzie się najczęściej wypierdzielają. I teraz tak, to zobowiązanie nosi datę 18 października 1800... Przepraszam. 18 października 1989 roku, podpis Jarosław Kaczyński, się zgadza. I teraz tak, wpiszcie sobie w Google, kiedy skończył się w Polsce komunizm. No, wyskoczy wam, że 4 czerwca 1989 roku. W związku z tym, o panu Kaczyńskim też można mówić bardzo wiele różnych rzeczy. Jedne mniej pochlebne, inne bardziej. Natomiast w mojej prywatnej ocenie pan Kaczyński jest osobą wybitnie inteligentną, co powinni przyznawać nawet dzisiejsi opozycjoniści, ponieważ robi ich jak chce. Mówiąc krótko, rozgrywa ich, napuszcza przeciwko sobie, manipuluje nimi, no po prostu pokazuje im wybitną supremację intelektualną, tak? Czyli jeżeli uznamy, że pan Kaczyński jest osobą inną niż wybitnie inteligentną, to oni są co najmniej nieinteligentni. A jeżeli byśmy uznali pana Kaczyńskiego za głąba, to oni powoli powinni być traktowani jako osoby, które mają bardzo duże problemy z mówieniem. Niektórzy mają, ale to jest temat na innego vloga. I teraz tak. Jakim trzeba by być skończonym kretynem, żeby podpisywać współpracę ze służbami PRL-u po wyborach do Sejmu Kontraktowego, gdy było już wiadomo, że to wszystko szlak trafi? Ja rozumiem. 81. Mogą cię zmusić, mogą cię bić, mogą cię rodzinę pobić, tak? Mogą ci grozić, że ci tą rodzinę zabiją. Mogą ci nawet tą rodzinę porwać. 82, 83 jeszcze tak. Ale po wygranej batalii, jak już było wiadomo, że to wszystko szlak trafi? Nie. Coś takiego po prostu nie uwierzę. Nie uwierzę w to, że pan Kaczyński podpisał zobowiązanie do współpracy czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, cztery miesiące i tak dobrze, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, tak. 4 miesiące i 14 dni po tym, jak taka słynna prezenterka Telewizji Polskiej powiedziała: dzień dobry państwu, dnia 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Po prostu w to nie wierzę, ale jeszcze ciekawiej się robi.
w momencie, w którym zobaczymy, skąd pan Kaczyński, przepraszam, skąd pan Wałęsa miał to zobowiązanie do współpracy. Otóż on je udostępnił. On je udostępnił z fanpage'a, który nazywa się Dosyć Rządów PiS. I tu dziś już się robi całkiem ciekawie. O ile bowiem to, że ktoś dał materiały, czy sprzedał, czy w jakikolwiek sposób udostępnił panu Lechowi Wałęsie, to już jest dziwne. Bo tak na logikę, powinien to zrobić za grube pieniądze mediom, a nie za darmo panu Wałęsie. No ale powiedzmy, pan Wałęsa nienawidzi braci Kaczyńskich, mam wrażenie, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego również, tam nienawidź zagrobowa moim zdaniem również jest. Dobra, ma swoich kumpli, ktoś go potraktował poważnie, mimo różnych dziwnych akcji. Okej, okay. Albo ktoś się dorwał do jego fanpage'a. Okej, okay, rozumiem. Tyle tylko, że to pierwotnie zostało udostępnione, uwaga, na fanpage'u pod tytułem Dosyć Rządów PiS. I ten fanpage ma, uwaga, 2500 lajków. W momencie, w którym ja już kręcę ten vlog, a oni udostępnili to, uwaga, 16 grudnia 2017 roku. I poszło 3128 udostępnień. Czyli prawdopodobnie wcześniej w ogóle nie mieli lajków. Biorąc pod uwagę, że tak patrzę pod wcześniejszymi postami, to mają tak po 20 lajków, 12 lajków. A są to, jest dużo udostępnień, prawdopodobnie na grupy, a stąd się bardzo ładnie lajki bierze. Jest generalnie pełno takich, no powiedziałbym, oczo wrzucających, oczu są 3 lajki, oczo takich bijnych grafik, które ludzie chętnie lajkują, a Facebook mniej im obcina zasięgi, prawda? I skąd oni mieli takie zobowiązanie, to już jest w ogóle kuriozum i tajemnica Poliszynela, że co najwyżej to albo to sobie spreparowali, a cały ten fanpage jest zrobiony przez kogoś, kto sobie nim administruje z jakiegoś fajnego państewka i wie, że może tam wrzucać dokładnie co tylko chce, bo i tak polskie służby go nie namierzą, bo on sobie siedzi w jakimś dziwnym kraju, z którego nie ma ekstradycji. Poza tym tamtejsze firmy telekomunikacyjne i tak nie będą współpracowały z polskim rządem, więc jest kompletnie bezpieczne. Ewentualnie po prostu znaleźli coś w necie, ewentualnie ktoś im coś podesłał, no, a potem wszyscy inni, którzy będą to rozpowszechniać, będą mówić: o nie, to nie my, myśmy tylko udostępnili. Wszystkie pretensje do administratorów fanpage'a Dosyć Rządów PiS. Także słuchajcie, moi drodzy, sensacja jest, ale moim zdaniem sensacja polega na tym, jak nisko może upaść były pan prezydent, w mojej ocenie, takim trochę powodowany nienawiścią i chęcią odwetu, bo nawet gdyby takie zobowiązanie do współpracy istniało, i ja nie twierdzę, że nie, ja nie twierdzę, że państwo bracia Kaczyńscy byli święci. Nie mnie doceniać, prawda? Natomiast na zasadę logiki. Jak ktoś ma takiego hita, który jest wart grube miliony złotych, naprawdę grube, weźcie sobie przemnóżcie, ile no jestem przekonany, że gdyby dopuściła jakaś gazeta, to by tak miała grubo ze 100 tysięcy nakładu więcej, znaczy sprzedaży więcej, można tam nakład w tym momencie większy robić, no to niech ta gazeta kosztuje 8 zł. To 8 zł razy 100 tysięcy to już jest 800 tysięcy. A jeszcze reklamę w takim wydaniu, jeszcze później to, że jak się ludzie raz kupią, to potem może kupią drugi, trzeci, część klientów zawsze zostanie. Można sobie tym odbić spadki, prawda? I taki hicior wart tyle pieniędzy jest za darmo upubliczniany na fanpage'u, który po takiej akcji ma 2,5 tysiąca lajków? Nie. To jest co najwyżej jest to grubymi nićmi szyta robota służb. Co najwyżej, a najprawdopodobniej tych PRL-owskich, które dokonały przecieku. Natomiast przypominam, że nawet żona Kiszczaka, ta, w której szafie, żona Kiszczaka, która miała w domu szafę Kiszczaka. I w tej szafie Kiszczaka były kwity, między innymi chyba na pana Wałęsę. To nawet ona chciała to sprzedać, bo miała tam jakieś potrzeby finansowe, prawda? Tutaj jakaś działka, tu jakiś dzieciak się żenił, tego typu rzeczy.
to wierzycie w to, że fanpage 2,5 tysiąca lajków zapłacił jakieś sensowne pieniądze? Z czego? A nawet jeśli zapłacił, to skąd miał? No bo to się nie zwraca, po prostu się nie zwraca. IPN-owi... IPN miał publiczne pieniądze. Media łapią wyświetlenia, łapią zasięgi, mają budżety reklamowe dzięki temu, prawda? A fanpage? Fanpage po parę lajków, które nie są warte tyle. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia i do normalnego vloga o godzinie 15. Hej! A jeśli oczywiście przypominam, łapkę w górę, komentarzach i oglądania vlogów od początku do końca w playlistach. Pa!